No i popatrzmy, Jurij Tepeš. Ależ Bastur niespokojnie. No, chyba jakiś błąd na progu, albo też bardzo gwałtowny podmuch wiatru spowodował, że ratował się przed tym, aby nie było upadku, a nie myślał o tym, aby daleko i pięknie polecieć Jurij Tepeš. A jeżeli chodzi o komputer, pokazuje, że będzie miał dodanych tylko 1/10 punktu. Tutaj wszystko wyglądało dobrze, ładnie ułożył się w powietrzu i teraz musiał dostać mocny podmuch z boku. Potem gwałtownie z drugiej strony on korygował oczywiście ten zachwiany układ i kiedy dostał kolejne mocne uderzenie wiatru, no już wtedy myślał tylko wyłącznie o tym, by się uratować i nie upaść. 78 metrów, no ostatnie miejsce oczywiście w tym momencie dla Jurija Tepeša. No ale na całe szczęście nic się nie stało, bowiem